Witaj. Dion, jak twoja rozmowa z Lordem Garondem? On nie widzi niczego poza wojną z orkami. Chyba będziemy musieli dać radę sobie sami. Niekoniecznie. Jest jeszcze ten strażnik, którego spotkaliśmy w krypcie. Poszukuję, nazywam się Znowu się zawiodłem. Bardzo ważne. Znowu się zawiodłem. Dion, co się dzieje? Ja mu nie wierzę. W rzeczywistości jest łowcą nagród, a tacy ludzie zawsze dbają tylko o swoje interesy. A ja myślę, że można mu zaufać. Zdaje się być bardzo silny. I gdybyśmy mieli go po swojej stronie, z pewnością byłoby nam dużo łatwiej. Może masz rację. A więc niech będzie. Wyślę w jego poszukiwaniu grupkę zaufanych rycerzy. Chwila. Czy Lord Garond nie powinien o tym wiedzieć? Chcesz znaleźć Clinta, czy nie? Tak. To nie zadawaj tylu pytań. Wiele rzeczy zmieniło pod moją nieobecność. Tylko gdzie ja ich teraz znajdę? Mogą być gdziekolwiek. Poczekaj no. Ja cię chyba już gdzieś... Najnosa. To ciebie spotkaliśmy wczoraj w jaskini. Co robisz na zamku? Przyszedłem z prośbą o pomoc. Otóż udało mi się... Nie ma czasu na wyjaśnienia. Czym prędzej zaprowadzę cię do Diona. Chodź za mną. Jestem zdecydowanie bliżej Garonda, niż bym chciał. Coś nie tak? Nie, wszystko w porządku. Prowadź dalej. Dion znajduje się w tej komnacie. Co prawda prosił, by mu nie przeszkadzać, ale myślę, że w tym przypadku należy zignorować jego żądania. Witam panowie. Mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Patrz, kto przyszedł. To Clint. O co chodzi? Udało mi się zlokalizować nową kryjówkę alchemika. Przeniósł się do wieży na dalekim południu. Dlatego nie zastaliśmy go w krypcie. Znakomicie. Dobra robota. A ja i tak ci nie wierzę. To pewnie była mama. No. Jestem pod wrażeniem. Wyruszamy natychmiast. Wezmę moich ludzi i wreszcie... Zapomnij o tym. Jeśli będzie nas zbyt dużo, zostaniemy zauważeni przez orków. Moi ludzie są najlepszymi wojownikami w całym królestwie. I straszni im orkowie. Nawet jeśli przejdziemy przez orków, przy większej liczbie ludzi alchemik od razu wyczuje naszą obecność i momentalnie zniknie. Uparty jesteś. Dobrze więc. W takim razie pójdziemy we trójkę. Prowadź. Franco, zaczekaj! O co chodzi? Zanim wyruszymy, musisz wiedzieć, że... Idziecie czy nie? O czym muszę wiedzieć? Chodźcie! Nie ma czasu do stracenia! Już idziemy!